Cześć! Znajdujemy się w Body Mind Clinic, gdzie wraz z Kasią i z Alicunką Amelką ruszamy, słuchajcie, z cyklem naprawdę fajnych nowych filmików, aż nowy projekt. Jak wiecie, no czasy mamy, jakie mamy. Dzieci siedzą w domu, większość rodziców siedzi w domu. Energia rozpiera. W tych filmikach pokażemy Wam, jak można wspólnie spędzić czas razem z dzieckiem. Jak można poćwiczyć razem z dzieckiem tak, żeby i dziecko, i rodzic poczuło, że trening został zrobiony. A także w naszych filmikach będziemy przebywać kilka takich korekcyjnych, rehabilitacyjnych ćwiczeń po to, by uchronić dziecko, jeżeli jest jakaś wada postawy. Pomóc dziecku w naprawianiu wad postawy. Tak więc bądźcie z nami co jakiś czas na YouTubie, na Facebookach Body Mind Clinic oraz rejestratorki medycznej. Będą publikowane nowe filmy. Ja mam na imię Grzegorz, jestem fizjoterapeutą Body Mind Clinic. Amelka oraz jej mama Kasia. Tak więc co? Myślę, że możemy zaczynać. Dobra. Słuchajcie dziewczyny. Pierwszą rzeczą, jaką dzisiaj zrobimy, będą małe zawody. Mam dla Was dwie konkurencje. Pierwszą. Proste zawody. Kto dłużej zrobi deskę? Ja. Czy ty? Nie wiem. No dobra, zajmijcie pozycję. Wam przed ekranami i waszym pociechom również zalecam zająć pozycję. I dobra, przygotowujemy się. Na miejsca. Gotowi. Start. Co ważne w desce? Ważne w deseczce, moi mili, żeby biodra były na jednej wysokości. Nie możemy mieć przekrzywionej miednicy. Deskę robimy na przedramionach. Mocno brzuch napięty. Jak tam dziewczyny, jest napięty brzuch? Jest! Dobrze, super. Miednica nie może być przekrzywiona i trzymamy. W momencie, kiedy brzuch nam puszcza, zaczną nam opadać lędźwia. Tego nie chcemy. W takiej sytuacji musimy, Kasia, mocniej napiąć brzuch, ale nie popłaszczyć bioder. I brzuch do góry. Także ja tutaj wyrównał się poziom. Super! I trzymamy. Zobaczymy, kto pierwszy punkt dostanie. Generalnie, słuchajcie, tak jak pracuję z różnymi ludźmi, z różnymi rodzinami, forma zawodów jest super opcją na domowe ćwiczenia, super opcją na motywację, szczególnie u pociech. Forma rywalizacji generalnie sportu robi tak naprawdę największą robotę, jeżeli chodzi o zaangażowanie w same ćwiczenia. Często też tą formę wykorzystuję w pracy z pacjentami, szczególnie jeżeli są to gdzieś nastolatki, nastolatkowie, młodsze dzieci. Trzymamy, nie poprawiamy. Troszeczkę Amelka, tutaj musisz do góry miednicy dać. Słuchajcie, już minęła w zasadzie minuta. Dziewczyny dzielnie się trzymają. Troszeczkę niżej Amelka głowę. Ja jako sędzia, jako fizjoterapeuta dbam o to, by te ćwiczenia, by ten trening został również metodycznie, został również dobrze przeprowadzony pod kątem techniki. Przed rozpoczęciem nagrania tego odcinka dziewczyny się solidnie rozgrzały, tak więc przed przystąpieniem do ćwiczeń Wam też polecam. Trzymajcie! Wam też polecam wykonanie intensywnej rozgrzewki i koniec! Mamy zwycięzcę! Słuchaj, 1-0 dla córki, matka córka. Jak tam dziewczyny? Czujemy brzuch? Czujemy? Ciężko było. Ciężko było, ale się prawie skończyło. Słuchajcie, oczywiście przy takich domowych zawodach ważne, by mieć gdzieś zaraz wodę, żeby uzupełniać płyny. My jeszcze chyba nie potrzebujemy. Nie. Tak więc przechodzimy do drugiej konkurencji. Drugą konkurencją wdzięczne znane ćwiczenie jak krzesełko. Tak więc podchodzimy pod ścianę. To co potrzebujecie? Potrzebujecie kawałka ściany. I teraz krzesełko musi być... Czekajcie dziewczyny jeszcze. Jeszcze się zakończyliśmy. Krzesełko musi być wykonane tak, by kolana były zgięte do 90 stopni. Biodra były zgięte do 90 stopni. Nogi są na szerokość bioder, plecy, łopatki przyklejone do ściany. No i co? Nie pozostaje nic innego, jak trzymać tą pozycję, dobra? No dobra, dziewczyny, zajmujemy pozycję. 3, 2,
Jeden i startuj. I teraz Ewelka troszeczkę bliżej. O właśnie. Ważne jest to, żeby kolana, a często dużo ludzi ma ku temu skłonności, nie zbiegało się do środka, dobra? Musicie ładnie to utrzymać, możecie siebie wzajemnie kontrolować. Możecie rozmawiać w międzyczasie, rozpraszać. Nie da się rozmawiać. Jak tam już czujemy? Ja tak. Czuję. A jak Kasia? Czuję. Czujecie? Super. Słuchaj, generalnie jest jak jest moi mili. Jako klinika uruchomiliśmy sklep online, gdzie czekają na Was nasze usługi, konsultacje z dietetykiem, konsultacje z fizjoterapeutami, treningi indywidualne wraz ze mną. Troszeczkę zegnij kolanka, ale tylko bliżej się, bliżej ściany sobie. O właśnie. O właśnie. Teraz super. Teraz trzymaj. Super. Jak tam dajecie radę? Już nie. Trzymajcie. Na razie 1-0 dla Ewelki. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Trzymaj. Nie poproszcie. Super, widzę. Kasia więcej sił tutaj trzyma. Zobaczcie, coś się za chwilę będzie rozstrzygnięcie. Jak myślicie, kto wygra tą próbę krzesełka? Powiem wam, patrzę na Amelkę, patrzę na Kasię i ja nie mam pomysłu. Bardzo się obie dziewczyny dzielnie trzymają. Kasia troszkę stopy bliżej ściany. O właśnie, i niżej biodra. Jeszcze niżej. No. O właśnie, teraz dobrze. Słuchajcie, już dziewczyny ponad minutę trzymają. Powiem wam, że już nie jeden by wymienił. Widać, że dobrze przygotowane, dobrze się do dzisiejszej rywalizacji przygotowały. Dobra, koniec. Koniec, mamy to! Jest. Dobra, słuchajcie. Co tutaj nagle wyszło? Wyszło nam, że mamy remis. 1-1. Jak tam? Czujemy uda? Czujemy. Ja za bardzo czuję. Co? Ja za bardzo czuję. Za bardzo czujesz? No i dobrze. To jest właśnie ta energia, którą chcemy spalić. Dokładnie. Słuchajcie, szkoła przyniosła się online, lekcje przyniosły się online. Ja już w szkole skończyłem dosyć dawno. Nie wiem, czy jeszcze prowadzony jest WF online, czy... Jeszcze, u nas nie. Nie ma u was WF-u? Nie. Nie ma WF-u. No więc taki trening można potraktować, słuchajcie, jako skuteczną lekcję WF-u dla dziecka, a już przy okazji dbanie o formę, o kondycję fizyczną dla rodzica. Dobra, moje drogie panie, Amelka, Kasia. Mamy, słuchajcie, 1-1 remis. Więc mam przygotowaną dla was konkurencję ekstra, tak żeby wyłonić zwycięzczynę dzisiejszych zawodów. Dobra? Jesteście gotowe? Tak. Czujecie mnie już nie? Czy już puszczają? Czujesz? Nie. Czujecie, dobra. Zadanie jest takie, na mapach robicie coś takiego. Nie? Dobra? I która pierwsza przestanie, ta traci punkt, dobra? Kto dłużej, ten wygrywa dzisiejszą rywalizację. Ładnie, przygotowujemy się. Słuchajcie, zawsze chciałem zostać sędzią. Brzuchy napięte. Oczywiście, jeżeli będzie technika niezachowana, będę stopował. Ważne, brzuchy napięte. Nie może być tutaj powiększenia lędźwi. Ręce na szerokość barków. O, dobra. Jesteśmy gotowi? 3, 2, 1. Startujemy! Hop, 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 hop. Mocno. Szybciej, Amelka, dawaj, nie zwalniamy tempa. Kasia, przyspiesz. Nie. Dawaj. Hop, dobrze. Wyprosty nogi, Amelka. Trzymamy mocno brzuchy. No, Amelka, to nie jest to. Przyciągaj kolano. Żółta kartka dla Amelki. Przyciągaj kolano. Hop. Kasia, mocniej prostuj stopę. Mocniej. Ważne jest, żeby jedną, słuchajcie, nogę przyciągnąć, podczas druga jest prosta. Jeszcze. Robimy. Amelka, dawaj. Mocniej. Jeszcze. I mamy to. Amelka wygrała. Piona dziewczyny. Super. Czyli w dzisiejszej rywalizacji, w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, jest 2-1 dla Amelki. Jest to zwyciężczyni tego tygodnia. W następnym odcinku
będą następne zawody, następna rywalizacja, następne ćwiczenia, które można użyć do rywalizacji, do takiej domowej olimpiady. No dobra, to my lecimy dalej. Macie siły jeszcze? Trochę. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, zaczynamy od przysiadu z trzymaniem się na ręce. Wiecie, jak to wykonać? Czy pokazujemy? Chyba wiem. Chyba wiecie, musicie się złapać za ręce. Za przeciw. Złapcie się i zaczekajcie, ja pokażę, jak to wygląda. Dokładniej. Ważne jest to, żeby trzymać mocny, stabilny chwyt, żeby nikt nie poleciał. Dobra? Uwaga, nogi na szerokość bioder, stopy naprzeciwko siebie. I wykonujemy 10 wspólnych przysiadów. Zwieszamy się na sobie, wykonujemy 10 wspólnych przysiadów. Startujemy. 10. O, blisko. 9. Ale pomieści się na sobie. 8. 7. Super. Kolanka na zewnątrz, kolanka. 6. Ważne przy przysiadzie, żeby kolana nie łączyły się, dobra? Musicie pamiętać o tym, że kolano idzie w linii stopy, w linii biodra. Hop. Jeszcze. 4. Hop. Wyprostuj ręce. 3. Ehe, kolana szerzej. 2. Hop. I 1. Super. Dobra, rozluźniamy. Jak tam? Czuliście nogi? Czuliście. Najważniejsze jest to, żeby nie wykonywać przysiadu w ten sposób. Dobra? Jeżeli mamy nogi na szerokość bioder, stopy, palce na zewnątrz, chcemy robić przysiad, trzymając kolana w linii stóp, dobra? Ok. No to takie ćwiczenie wykonujemy w zależności od tego, ile macie sił. 3 albo 4 serie po 10 powtórzeń. Czas znowu wrócić na matę. Poćwiczymy sobie, słuchajcie, teraz dziewczyny, troszeczkę naszych brzuchów, a w szczególności skosy, dobra? Usiądźcie sobie jedna obok drugiej. Do takiego ćwiczenia wykorzystać można. My wykorzystamy, słuchajcie, małą piłkę. Wykorzystać można wszystko, co da radę złapać w ręce, podawać i podawać sobie. Czy to jest piłka, czy to jest jakiś przyrząd, akcesorium z gospodarstwa domowego, czy to jest ulubiona zabawka dziecka. Nie ma problemu. Ważne, żeby to nie było ciężkie i żeby łatwo dało się złapać. I teraz, dziewczyny, waszym zadaniem będzie unieść nogi do góry, napiąć prosto brzuchy, dostajesz, Kasia, piłkę i skręcasz się razem z pęgą. Przekazujesz jej piłkę, hop, i skręcacie się obie na zewnątrz. I z powrotem przekazujecie i skręcacie. I tak robimy po 10 razy na każdą ze stron, dobra? Hop, skręca się Alenka bez piłki, tak samo. Hop, i skręcamy. Alenka nogi do góry. Jeżeli chodzi o ustawienie nóg, możecie trzymać albo tak jak dziewczyny, nogi jedna obok drugiej, albo możecie skrzyżować nogi. Ważne jest to, żeby kolana, biodra i stopa szły w jednej linii, ok? Alenka, najtrochę bliżej siebie kolano. Mamy 10? Super. I jeżeli mamy takie 10, brzuchy mocno napięte, skosy mocno pracują, można sobie odpocząć. Najlepiej wykonać to ćwiczenie po 10 razy skręt w każdą stronę, czyli de facto 10 razy każda przekazuje piłkę drugiej osobie. Kolejną rzeczą jest to, by wykonać to ćwiczenie w 3 albo 4 seriach, ok? I można przejść dalej. Na koniec każdego treningu fajnie jest zadbać o elastyczność tkanek, które już są napięte wykonaną pracą. Fajnie jest zadbać o ruchomość w stawach. Troszeczkę włączyć oddech. Tak więc przygotowaliśmy na zakończenie dzisiejszego filmu jedno dla was takie fajne, skuteczne ćwiczenie na relaks, na oddech. Siadamy sobie dziewczyny napięty i wyciągamy mocno się do przodu, mocno ręce do przodu. Ośladki odrywają pięt, mocno się rozciągamy, staramy się iść paluszkami coraz dalej, nie odrywając bioder. Jak dalej potraficie. I w tej pozycji przenosimy biodra do przodu. Robimy foczkę. O, właśnie. Super, bardzo dobrze. Postaram się pracować na rękę bardziej tułowiem. Dobra? I wracamy biodrami, pośladkami na pięty. Pięty razem.
piętrowe. Super. Bardzo dobrze. Czekamy sobie 5 sekund, 5, 10 sekund. 3, 2, 1 i przechodzimy do przodu. Jeszcze raz opuszczamy biodra. Pięty razem, Amelka. 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Wracamy pośladkami na pięty. Super. Takie ćwiczenie powtarzać należy 4-5 razy w danej pozycji. Około 10 sekund staramy się wytrwać. Super. Wstajemy jeszcze. Słuchajcie, to jest pierwszy taki trening, który można wykonać wspólnie w domu. Mamy dla Was, jak za to, że dotrwaliście do końca, gwiazdkę, niespodziankę. Amelka pokaże, jak staje na rękach. Uwaga! Super, takie. W każdym ćwiczeniu tak naprawdę współpraca jest najważniejsza. Bardzo ładnie to robicie. Ulubione ćwiczenie dziewczyn, z tego co słyszałem. Piąteczki. Piąteczki. Dobrze. Tak więc, mam nadzieję, że Wam się bardzo podobało. Słuchajcie, śledźcie na bieżąco kanały nasze w mediach społecznościowych. Bodymaj Clinic oraz rejestratorka medyczna. Oraz rejestratorka medyczna. Co jakiś czas będziemy Wam wrzucać coraz to nowsze filmiki z naszymi pomysłami, wspólnymi zajawkami, jak można wykorzystać skutecznie i aktywnie ten czas, który nam został dany. Zachęcam Was również do odwiedzania strony internetowej bodymind.clinic, wchodzenia w zakładkę sklep, gdzie przygotowaliśmy dla Was szereg konsultacji online z dietetykiem, z psychologiem, z fizjoterapeutami, a także treningi indywidualne, gdzie łączymy się na dwie kamerki, ustalamy wspólny plan treningowy i trener jest w stanie pokazać, a także korygować na bieżąco Wasze ćwiczenia, Wasze postępy. Tak więc słuchajcie, to praktycznie z salonu robi się siłownia. A jak wszystko jest pozamykane, to chyba o to chodzi. Tak więc dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Mam nadzieję, że będziecie wspólnie ćwiczyć. Będziemy wspólnie razem ćwiczyć. I co? Do zobaczenia. Pa!